Siema, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić szybki mastering, korzystając tylko z darmowych wtyczek i tego, co jest dostępne w FL-u. Puszczę wam teraz mój mix i on jest celowo nieidealny i podczas słuchania skupcie się, co waszym zdaniem można tam poprawić, jeżeli chodzi o mastering oczywiście. No to play, tylko skupienie ogromne musi być. A i najgorsze jest to, że miksuje i masteruje się siebie zdecydowanie ciężej niż kogoś. Jest się za bardzo emocjonalnie przyzwyczajonym i zabrakło mi słowa, przyklejonym do tego. Nieważne, dobra, skupmy się. A może to była yerba? Nie wiem, czy to The Beep, Mite czy Piotrkowska. Vegan ramen shop, ha? Może vegan junk food, falafel czy hummus, wręcz beleny. Wiecie co? To napiszcie w komentarzach, co powinno zostać poprawione w tym momencie, a ja powiem, że na pewno jest troszeczkę za dużo basu jak dla mnie. Można byłoby coś zrobić z wokalem i werblem, żeby był minimalnie ciszej. Mam wrażenie, że jest za głośno. Lekko to rozjaśnimy, no i oczywiście zwiększę głośność. Bardzo podstawowe zabiegi. I tutaj od razu przydadzą nam się, mogą się przydać darmowe wtyczki takie jak Julin Loudness Meter, który pozwala nam mierzyć poziomy głośności w lufs, czy nie przesadzamy z kompresją i z limiterem. Voxengon Span to jest wtyczka, która wyświetla zakres częstotliwości. To jest idealne, żeby zobaczyć, czy nie mamy za dużo basu, za mało, nie jest utwór za jasny, za ciemny, bo można sobie puścić jakiś inny utwór referencyjny i zobaczyć, jak tam wykres wygląda i starać się zbliżyć balansem częstotliwości do tego, bo bardzo często nasze utwory mają problem albo z basem, albo z czymkolwiek innym, ale z basem to na pewno najczęściej. Ja mam przynajmniej taki problem, ale to już temat na co innego. Pierwszą rzecz, którą zrobię, to taka może nietypowa, jest taka wtyczka, która się nazywa Neutrino. Ono ją też ze Freeco możecie pobrać. Ona takim jest lekkim enhancerem, podbija coś tam fajnie w górze. Fajną taką rzecz robi, bliżej nieopisaną. Takie narzędzie, że zobaczcie, jak dam go dużo, to tak się to tam jakoś rozjaśni, lekko dokompresuje może, ale to tylko chodzi mi o detal. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament. Coś się w górze jak dla mnie dzieje takiego, bardziej jest to wypolerowane, ale ja chcę tego zdecydowanie mniej, ale z dużym detalem, wtedy mocniej na wysokiej częstotliwości to w pewnym sensie zadziała. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Kolejna rzecz to korektor. Dlaczego korektor będzie jako pierwszy, bo tam tego pierwszego neutrino można pominąć, że on jest. Ponieważ jak usunę najpierw te niechciane częstotliwości i wyrównam poziom, balans częstotliwości, to podczas kompresji to się nie będzie uwypuklało, więc kompresja zawsze po korekcji w tym wypadku. Darmowy korektor TDR Sly KQ i tak jak mówiłem, moim zdaniem jest tu za dużo wysokich czy niskich częstotliwości. Troszeczkę ten bas unormujemy. Myślę, że on, patrzcie, można sobie zobaczyć na przykład na wykresie. No, gdzieś tak do 100 paru herców bym, od 100 paru herców ściszył, 120 pewnie z decybel. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament. Następnie usunę najniższe częstotliwości, poniżej pewnie około 25 Hz. To są niepotrzebne niskie częstotliwości, w których w tym wypadku nic tu nie ma. Rewolut, dodaj pieniądze, korek. Gdzieś bas zaczyna się powyżej 30. Rewolut, dodaj pieniądze. Więc mogę to śmiało usunąć. To prawie nie zmienia w brzmieniu, ale daje nam bezpieczeństwo w kolejnych etapach, że będzie to spoko brzmiało. Zobaczę, czy tutaj nie trzeba coś zrobić z środkowym zakresem częstotliwości. Tam często jest przymulony utwór, albo takie kartonowe brzmienie się robi, no bo tam jest dużo częstotliwości nagromadzonych z wszystkich instrumentów. Z wokalu, nawet z basu, z tego, co jest tutaj, jakiegoś elektrycznego pianina, bo one mają tam najwięcej częstotliwości większości instrumentów. Szukam tak, że około zaczynam to 500 Hz i wysoko podbijam i przeszukuję częstotliwości.
tak zdecydowanie bardziej, żeby słyszeć, co tam się dzieje. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może Chopin. Biorę psiele for coffee, a może to była yerba. Nie wiem, czy to The Pip, Mite, czy Piotrkowska. Jak dla mnie gdzieś tutaj jest za bardzo tak tłusto, więc to troszeczkę ściszę ten zakres częstotliwości, go wypoleruję. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez... A może wyżej jeszcze sprawdzę? Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, Rewolut, dodaj pieniądze, korek... Tak, około 500... 60 mi się nie podoba. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Teraz podbiję najwyższe częstotliwości, żeby troszeczkę wypolerować górę, rozjaśnić to. No to tak ja bym tu pewnie chciał z decybel coś, tak? Zobaczmy. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może Chopin. Przede for coffee, a może to była yerba. Nie wiem, czy to The Pip, Mite, czy Piotrkowska. Vegan ramen shop, ha? Może vegan junk food, falafel czy hummus, a wręcz belen. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, a może Chopin. Biorę przede for coffee, a może to była yerba. Nie wiem, czy to The Pip, Mite, czy Piotrkowska. Może vegan junk food, falafel czy hummus. Aż tak nie będę rozjaśniał, bo się urobi to za jasne, więc minimalnie tylko lekko i za dużo jednak zbiłem tych niskich. Dobra, to teraz przechodzę do kolejnego zabiegu. Tak jak mówiłem, chciałbym troszeczkę tutaj werbel z wokalem może ściszyć. Wiadomo, w masteringu nie mogę tego na wyraz zrobić, ale no coś tam można zrobić. Włączam Maximus, kompresor wielopasmowy i ustawiam zakres częstotliwości. Wyrazistość głosu jest od 2 do 4 kHz mniej więcej. Więcej się w tym zakresie biorą te częstotliwości, więc jak gdzieś tutaj tak ściszę, nawet więc od tam od 1 kHz zakres do około 4 sobie wybiorę. I tylko ten zakres będzie włączony. Resztę mogę śmiało wyłączyć, czyli znaczy kompresor wyłączam tylko tak. I tutaj chcę zrobić lekką kompresję, ale żeby zostawić szczyty, więc dosyć długi atak. Release pewnie troszeczkę dłuższy. Tutaj ustawiamy threshold, a tutaj ratio. Ja chcę, żeby ratio nie było za duże, żeby ta kompresja była lekka stosunkowo. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy... To jak za mocno tu ustawię threshold, to zobaczcie, że głównie kompresuje się werbel, a mi nie tylko o to chodzi. Więc też sobie zmniejszę ratio, żeby było łagodniejsze. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już... Wtedy jest bardziej zrównoważona kompresja, niż taka skupiona na jednych pojedynczych punktach, ale muszę mieć troszeczkę wyżej threshold raczej. Vegan ramen shop, ha? Może vegan junk food, falafel czy hummus, a wręcz belen. Rewolut, dodaj pieniądze, korek... Tutaj strasznie ciężko ustawia się ten threshold, jest to, nie wiem kto to projektował tak naprawdę, albo ja jestem jakiś ułomny. Vegan ramen shop, ha? Może vegan junk food, falafel czy hummus, a wręcz belen. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Dobra, myślę, że w miarę się udało, nie było to proste. No około 2 decybeli się to kompresuje. Ja jeszcze tutaj post gain ściszę, czyli poziom głośności tego zakresu częstotliwości, bo mam wrażenie, że jest to nadal jak dla mnie za głośne. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może... Jest to mastering, więc pracuję na całej ścieżce, więc też ścisza się werbel. Nie mogę tego zrobić idealnie, powinienem ściszyć to w miksie, ale to celowo trochę jest tak nieidealnie. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może Chopin. Biorę psiele for coffee, a może to była yerba. Nie wiem, czy to The Pip, Mite, czy Piotrkowska.
teraz, korzystając z Maximusa, można jeszcze zrobić jedną rzecz. Poszerzyć zakresy częstotliwości, przez co minimalnie ten utwór będzie szerszy. Niskie częstotliwości robię merged, chociaż tu mam taki pewien problem, zapomniałem o tym, sorry, bo ustawiłem dosyć skomplikowanie zakresy częstotliwości, więc nie do końca mogę to przeprowadzić. Powinienem zrobić drugiego Maximusa, no bo nie mam tutaj takiej wtyczki. W Maximusie możemy, korzystając z tego pokrętła, ustawić szerokość. Tutaj niskie częstotliwości chcę mieć w mono, zobaczmy poniżej ilu, nawet poniżej tam 100 Hz paru. Raczej w mono trzymamy ten dół, bądź dosyć upewnię się, że on jest zmonofonizowany dodatkowo. Natomiast im wyższe częstotliwości, to możemy je mocniej poszerzyć. Więc troszeczkę poszerzę tutaj niewiele, bo to nie jest genialne narzędzie poszerzające środkowy zakres i troszeczkę bardziej wysoki zakres, ile on jest tu high, no przesuńmy powyżej gdzieś tak około nawet 8, no 6-7 kHz. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apart. Teraz, gdy ściszyłem środkowy zakres częstotliwości, to czuję, że za dużo jest basu, więc ja go jeszcze troszeczkę ściszę. I tutaj nawet możemy minimalnie rozjaśnić teraz. To jest tak, że czasami trzeba wrócić do wcześniejszych kroków. Teraz kompresor. Po tym wszystkim mogę go śmiało zastosować i to będzie darmowy TDR Kotelników, ponieważ fajnego masteringowego nie ma w FL-u. Bo tu mamy coś takiego, low frequency relax. Mogę zrobić tak, żeby na niskie częstotliwości kompresor nie działał. W sensie działa, ale nie oddziałowuje jako kompresowanie, bo w niskich częstotliwościach jest dużo energii, więc może być takie przekłamanie, że cała tylko kompresja będzie działać w momencie uderzenia stopy i basu, co będzie nie do końca adekwatne do tego, co się dzieje w utworze. Więc tutaj ustawiamy gdzieś tam wartość 100 parę herców, a tak niech będzie dosyć taki z 12, gdzieś 15 decybeli. Chcę zostawić szczyty, żeby ataku nie stracić. Ratio, nieduże, bo to jest mastering. I miękkie kolano włączę. To spowoduje, że kompresja wcześniej lekko się zaczyna, przy co ona jest łagodnie się zaczyna, nie jest taka ostra, bardziej doklejąca, więc w masteringu się sprawdzi, bo w masteringu ja chcę to dokleić wszystko, żeby spowodować, że będę miał trochę mniej dynamiki, przez co będę mógł mieć głośniejsze nagranie, minimalnie i takie zespojone, tak. No zobaczcie, jak tu włączę flat, to będzie tylko kompresja głównie w momencie stopy. To nie o to chodzi. Po prostu kompresuje tylko stopę głównie. Więc tak ustawić, żeby to nie było, żeby werbel i stopa, powiedzmy, podobnie się kompresowały. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na kres. Wtedy ta kompresja jest bardziej zrównoważona i threshold jeszcze w dół. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Tutaj mam release. Release peak to taki pierwszy release krótki, nie będę tutaj tłumaczył, dla szczytów bardziej. A tutaj mamy taki ostateczny release. I chodzi o to, żeby ustawić mniej więcej działanie tego kompresora tak, żeby ta wskazówka tutaj kompresji skakała zgodnie z tym, co się dzieje rytmicznie w utworze. Bo jak ustawię za długo, to nie zdąży kompresor powrócić i tracimy przez to energię, więc nie może być za długi, ale za krótki też, bo wtedy to się takie zrobi łamane. Takie za agresywne, to musi być wyważone. Często około 200 to taki dobry punkt startowy. I posłuchajmy bez efektów i z efektami, żeby mieć porównanie. I pamiętajcie, że jak porównujecie, to najgorsze jest, co się zrobi, to jak się nie włączy, no na innych poziomach głośności się odsłucha. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może shopping, biorę psiafor.
shop, ha? Może vegan junk food, fast food czy hummus, racz Berlin. Revolut, podaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzberg. Latam przez Schiphol, może shopping, biorę przelew for coffee, a może to było. To są naprawdę nieduże zmiany, ja wiem, to jest ciężkie do wyłapania. No taki jest trochę mastering. Ale na pewno jak zwróci się uwagę na dół, to widać, że tam się troszeczkę to jakieś tak otworzyło minimalnie. Nie ma tam takiego walki o miejsce. Jakoś mam wrażenie, że wokal też lepiej się umiejscowił. Ale ostatnia rzecz, limiter. I ja tutaj też skorzystam z darmowego limitera. Możecie go pobrać. Jest to odcinek z super darmowymi wtyczkami. No kto by pomyślał. To jest limiter No 6, bardzo spoko limiter darmowy. I tutaj po prostu ustawiam peak limiter. I teraz mogę się posiłkować na przykład loudness meterem, żeby nie ustawić za dużego lufs. Tu już nie będę teraz się w to aż tak wgryzał. No tutaj mamy peak limiter, czyli ustawmy tak po prostu nie threshold, tylko gain zwiększam. I patrzę, czy tutaj limiter zaczyna pracować. Mogę wam jeszcze tak pokazać, że to akurat jest płatna wtyczka, ale pewnie jakieś takie są. To tylko pokażę, co będzie robił limiter. Tu będzie widać, co się dzieje po masteringu. I teraz celowo przesadzę. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament. Lufs dochodzi do minus 7. O ile pamiętam, na przykład Spotify minus 16 czy 14 ma lufs. Czyli kompletnie to za głośne jest. Kiedyś tak robiłem i to było zabawne, że chciałem mieć tak mega głośne. A to jest najmniej naprawdę istotna rzecz, ta głośność, jeżeli minimalnie jesteśmy cichsi. Bo nie tylko limiter wpływa na głośność naszego utworu. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może shopping. I tutaj ustawiam ceiling, czyli to, jaki ma mieć maksymalny poziom. Jeżeli do neta wrzucacie, to nawet minus i pół i minus jeden może być dobre. Jak ustawimy mniejszy, minus 0,5, to przy konwersji do MP3, do streamingów, nie będzie żadnych niechcianych artefaktów zepsuć w brzmieniu, a to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I ja tutaj bardziej nawet bym limitera nie ustawiał, to i tak ma 12 lufs. Tylko chodzi, że zobaczcie, i tak zwiększyłem, no nawet z 9 mogę mieć taką. Ja nie lubię mocnego limitera. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol. I teraz zobaczcie, jeżeli porównam to, jak to brzmi przed i po, to zresztą sami zobaczycie, czy to mało będzie sens. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, tu. No nie ma tu porównania, bo to wcześniejsze brzmi zdecydowanie ciszej i wydaje się od razu tamto drugie po masteringu lepsze, a wcale takie nie musi być, bo to co głośniejsze wydaje się lepiej brzmiące, więc trzeba porównywać na tych samych bardzo zbliżonych poziomach głośności. Można na przykład wrzucić wtyczkę Fruity Balance i ustawić volume na tam ile, z 10 około tak i zobaczyć, jak to teraz będzie brzmiało przed i po. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Nie wiem, czy lotnisko moim domem jest na stałe. Hotel, samolot, Uber, czy apartament na Kreuzbergu. Latam przez Schiphol, może shopping. Biorę przelew for coffee, a może to była yerba. Nie wiem, czy to The Beep, Mite, czy Piotrkowska. Vegan ramen shop, ha? Może vegan junk food, fast food, czy hummus, racz Berlin. Rewolut, dodaj pieniądze, korek już przed Amsterdamem. Jakoś czyściej uderza stopa teraz, mam takie wrażenie, ale nie jestem już pewien po tym wszystkim, czy nie jest tutaj za dużo tego basu, to też mi dajcie znać, bo ja robię ten mastering pierwszy raz tego utworu i na bieżąco, więc nie mam też żadnego tutaj punktu odniesienia i to jest błąd. Dobrze by było mieć teraz track referencyjny, się porównać, bądź no, zrobić sobie, odsłuchać jeszcze na telefonie, na jakichś innych głośnikach. Jutro najlepiej, albo po paru godzinach, żeby stwierdzić, czy czegoś tutaj źle nie zrobiłem, bo na pewno za pierwszym razem są błędy i trzeba to poprawiać. To jest też ważny element masteringu i ogólnie miksu i
tym podobnych rzeczy, żeby sobie kolejnego dnia na spokojnie to sprawdzić, bo kuszące jest, żeby wstawiać od razu. Ja jakby... A lepiej sobie nie być w gorącym wodzie kąpanym. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o jakiejś większej ilości rzeczy o masteringu, to jest e-book o masteringu z audiobookiem mój. Link jest w opisie. Płacicie ile chcecie, powyżej 5 zł można go sobie kupić i potem ile chcecie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, linki są w opisie, a 27 stycznia premiera kursu Moc Akordów. To tyle ode mnie, zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i twórzcie same hity. Siema.